listu świętego Pawła Apostoła do Kolosa. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodny wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone. To, co w niebiosach, to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w nim ma istnienie. I on jest głową ciała, to jest Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego i dla niego znów pojednać wszystko ze sobą. To, co na ziemi i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. Oto słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławione Jego Królestwo, które nadchodzi. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełen chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich. Jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po swej prawej, a kozły po swej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy się, lub nagim i przyodzialiśmy się? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, przyszliśmy do Ciebie? Król mi odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają mi oni: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy byłeś chory lub w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko,
czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, czegoście i mnie nie uczynili. Pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Chrystus jest Królem Wszechświata. Siostry i bracia, takie przesłanie płynie w świat z dzisiejszej pięknej uroczystości w ostatnią niedzielę listopada 2013 roku. A świat często w tym XXI wieku, nieznający Boga, odpowiada pytaniem: co z tego? Co z tego wynika, że wy, chrześcijanie, wy, katolicy, proklamujecie co roku światu, że Królem Wszechświata jest wasz Jezus Chrystus? W pierwszej chwili trochę to zaskakuje, może nawet szokuje. Gdzieś w głębi sumienia słyszymy głos buntu. No jak to? Przecież On jest naprawdę Bogiem całego Wszechświata i dlatego od wieków czcimy Go również jako Króla Wszechświata. Budujemy na Jego cześć super pomniki, jak w Rio de Janeiro, w Brazylii czy w Świebodzinie u nas w Polsce. Budujemy Mu świątynie, wylewamy tony złota na upiększenie tych świątyń. Nie widzicie tego? Gdyby nie był Królem, to nie trudzilibyśmy się tak bardzo. To z tego powodu to wszystko robimy. Odpowiedzieć na tę naszą tezę, powiedziałby, zła odpowiedź. Drogi siostry i bracia, to prawda. Świątynie prawosławne, katolickie często ociekają złotem i przepychem. Budujemy je coraz piękniejszymi, coraz okazalszymi, coraz większymi, pisząc na ich frontonach na większą chwałę Bogu. Mówimy, że budujemy Królestwo Boga. Ale czy to jest Królestwo Jezusa Chrystusa? Czy pomniki, które górują nad naszymi miastami? Świątynie wielkie i okazałe, to jest to, czego oczekuje od nas On, Jezus Chrystus. Jezus chce, abyś ty, abym ja stawał się z każdą chwilą swojego życia uczestnikiem Jego Królestwa, którym On jest Królem i Panem Wszechświata. Z właściwym zrozumieniem i odczytaniem intencji Jezusa, siostry i bracia, mieli już problem sami Żydzi z czasów Jego ziemskiego życia i mamy również problem my w każdym pokoleniu, które po tej ziemi chodzi. Pamiętamy scenę z Pretorium. Pobity przez rodaków Jezus staje przed przedstawicielem władzy okupacyjnej, staje przed namiestnikiem Rzymu Piłatem. Kogo widzi Piłat? Czy widzi Króla Wszechświata? Sanhedryn żydowski krzyczy: wydaj wyrok śmierci, bo on głosił, że jest, ogłosił się królem. Widząc skromnego mężczyznę z wieloma siniakami, które powstały po licznych uderzeniach, ze strony słów Sanhedrynu, widząc zakrwawionego z potarganymi włosami, widząc takiego Jezusa, Piłat pyta go: czy ty jesteś królem? Jezus odpowiada, jak pamiętamy: tak, jestem królem. Dodaje jednak: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, moi słudzy nie pozwoliliby, abym był pojmany. Siostry i bracia, mówi nam, że jest królem, ale innego królestwa. Nie takiego, do jakiego przywykliśmy w naszym Poznaniu, gdzie król ma pałac, tron, insygnia władzy. Tak, i tak Jezusa często widzimy i tak Go
przyjmuje jako władcę absolutnego, zimnego i często okrutnego, władcę, którego należy się bać i podać się, przepadać przed nim na twarz. Króla pozbawionego miłości, a tylko nakładającego na nas ciągle coraz większe ciężary i krzyże. Czy naprawdę takie jest królestwo Jezusa Chrystusa? Czy Jezus jest takim królem? Siostry i bracia, studiując Biblię, mogę spokojnie powiedzieć, że Jezus byłby pierwszy, który uciekłby z takiego królestwa. On zachęca nas do czegoś zupełnie innego. Jak słyszymy od kilku tygodni, pamiętając rozważania z poprzednich naszych spotkań eucharystycznych w poprzednie niedzielę, Jezus przygotowywał nas do tego dzisiejszego dnia, opisując nam w przypowieściach Królestwo Boga. Dzisiaj przedstawia nam je jako jakby konstytucję tego Królestwa, piękną, a jednocześnie jakże prostą trzaśnią. Nie wymaga od nas, abyśmy budowali mu świątynię ze złota i marmuru. Nie chce być zatem władcą absolutnym, zimnym i władającym podwładnymi z wysokości swojego majestatu i pałaców świątynnych. Nie wymaga od nas, abyśmy w imię obrony jego prowadzili święte wojny i ginęli na nim. Nie wymaga od nas nawet rzeczy heroicznych i nadzwyczajnych. Prosi nas tylko, abyśmy zechcieli w swoim życiu przyjąć konstytucję Królestwa Bożego, zawierającą się w przepięknych i prostych słowach, które kreują naszą postawę względem Boga w naszym życiu. Słyszeliśmy, mówi: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Wymienię, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszek, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Nie mówi: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane od założenia świata, bo zbudowaliście moje pomniki, bo budowaliście świątynie, bo złociliście moje figurki, bo byliście sponsorami waszych parafii i tak dalej. Siostry i bracia, Jezus wskazuje nam prostą drogę do świętości, która jest jednocześnie drogą do jego królestwa. Drogą, która mimo swej prostoty wymaga od nas wielu wyrzeczeń i wielkiej konsekwencji. Bo przecież nie jest łatwo dostrzec w głodnym żebraku Boga. Chodząc do centrów handlowych, często zauważamy, pewnie najczęściej na parkingach, ludzi, którzy opowiadają nam różne historie po to, aby dostać od nas jakiś grosz. Opowiadają, że wczoraj spalił się im dom, że dziecko rozchorowało się na raka, a matka zmarła przed 2 miesiącami. Często snują opowieści o utraconej pracy, plagach egipskich, które dotykając ich spowodowały, że muszą teraz prosić was o pomoc. Oni mają na chleb. Jeszcze inni udają karetki. Siostry i bracia, i w tym cyrku życia, jakże mam dostrzec w głodnym biedaku ciebie, nasz król wszechświata, który jest głodny, który jest spragniony,
przybyszem, nagim, chorym, uwięzionym na pomocy. Nie instruuje nas, jakim głodnym, prawdziwym czy aktorem. Mówi, byłem w drugim człowieku, który w tym momencie, kiedy Ciebie spotkał, był głodny, spragniony, chory, potrzebujący, a Ty pomogłeś mu lub nie. Jezus odrzuca w tej samej zapowiedzi tych, którzy odrzucają Jego, potrzebującym drugim człowiekiem. Drogie siostry i bracia, kończąc to dzisiejsze rozważanie w uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, proszę Was, nie szukajcie więc sposobów na to, jak zadowolić Boga, aby dostać się do wymarzonego nieba, kupując to wymarzone niebo cegiełkami na kościół, na pomnik Jezusa, czy jeszcze coś innego. Zadbaj o to, aby dostrzec Boga w każdym Jego dziele, które stworzył. Nie mieszka On bowiem w świątyni ludzką ręką uczynioną, lecz w świątyni prawdziwej, którą jest Twoja i moja dusza. Dbajmy o to, aby ona była złocona naszymi dobrymi uczynkami i aby nasza codzienność składała się na cegiełki, z których zbudujemy sobie w bliższej czy dalszej przyszłości mozaikę przedstawiającą kochającego i prawdziwego Boga. Siostry i bracia, kiedy ten Bóg zapragnie Cię sprawdzić, posyłając Ci w Twoją codzienność głodnych, spragnionych i potrzebujących, nie tłumacz się, że jesteś zmęczony, że nie masz czasu, że nie wiesz, jak możesz pomóc. Po prostu zdaj egzamin ze swojej wierności Bogu. Nasza droga do świętości nie składa się z heroicznych czynów, które będą opisywać w hagiografiach, ale składa się z drobnych, małych uczynków miłosierdzia. Błogosławieni miłosierdzi, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Życzę Wam, ale również sobie, abyśmy usłyszeli w nagrodę za dobre życie od Chrystusa, Króla Wszechświata, abyśmy usłyszeli właśnie to. Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane Wam od założenia świata. Amen. Wierzę w jednego Boga. Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego Boga, który z Ojca
doświadczali słodkiego panowania Jezusa Chrystusa i tylko w nim szukali oparcia i nadziei. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, naszych bliskich, a w szczególności za zmarłą Marię, Helenę, w intencji których sprawuje dzisiejszą mszę świętą, aby Pan Bóg przyjął ich do Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Za nas tutaj zebranych, abyśmy mieli postawę Chrystusa, który nie opierał się złu, wziął na siebie grzechy innych i wszystkim przebaczył. Ciebie prosimy. Ojcze, Twój Syn zakrólował na drzewie krzyża, a Jego miłość jest jedyną prawdą, przez Niego udzielasz nam pokoju. Przyjmij więc tę naszą modlitwę, którą zanosimy w tej chwili do Ciebie, w imię ukrzyżowanej miłości i wysłuchaj nas przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas pełnią życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz przez magisterium wina i wody. Daj nam, Boże, tylko wszystkie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem innego grzechu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą. W duchu pokory i z sercem skruszonym, niech nasza ofiara tak się dzisiaj przed Tobą dokona, aby się Tobie, Panie Boże, podobała. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Módlcie się, siostry i bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Tobie ofiarę pojednania i pokornie Cię błagamy, aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju, który żyje i króluje na wieki wieku. Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty namaściłeś olejem wesela jednorodzonego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego kapłana i króla wszechświata, aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża jako niepokalaną ofiarę pojednania i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne królestwo. Królestwo prawdy, królestwo życia, królestwo światłości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępny, pełne są niebiosa. Zaprawdę, święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą
Chcielibyśmy go teraz prosić słowami modlitwy.
Cały nas rządzący tydzień, który kończy nas.
której poświęcaliśmy wierzę. Hasłem pracy duszpasterskiej w naszej wspólnocie Kościoła przez miniony rok było, jak pamiętamy, hasło umacniaj swoich braci w wierze. Staraliśmy się w tym duchu przeżywać cały miniony rok. Będziemy Bogu dziękowali, wyśpiewując Ciebie Boga wysławiamy w najbliższą sobotę w trakcie wieczornej mszy świętej, którą będę sprawował w kaplicy Najświętszego Sakramentu o godzinie 19:00. Mszy świętej dziękczynnej, jak również mszy świętej przebłagalnej za wszystkie nasze błędy, grzechy i uchybienia, których w minionym roku dopuściliśmy się jako członkowie wspólnoty Kościoła, tej małej wspólnoty Kościoła, będącej jednocześnie częścią wielkiej wspólnoty Kościoła powszechnego. Dlatego już dzisiaj zapraszam wszystkich tych, którzy będą mogli, aby zechcieli uczestniczyć w tej naszej wspólnej modlitwie przebłagalnej na zakończenie roku liturgicznego. Przyszła niedziela jest już pierwszą niedzielą Adwentu, radosnego czasu oczekiwania na spotkanie z nowonarodzonym Zbawicielem. Będziemy też przeżywali okres Adwentu w sposób szczególny, przygotowując nasze dusze, przygotowując nas samych duchowo na spotkanie z naszym Zbawicielem poprzez dni skupienia, parafialne dni skupienia. W tamtych dni skupienia będziemy podawali